Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wariaci liberałowie lewactwa amerykańskiego jest zdziwione, że Joe Biden to ślamazarny staruszek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, filmików bardzo często zdemonetyzowanych. W Ameryce, kiedy komuniści polscy lali polskich robotników i chłopów w 1976 roku, no tak, no bo socjalizm to zawsze trzeba budować kijem, to demokracja socjalistyczna ma to do siebie, że jest jednopartyjna, no i jak się nie podoba socjalizm, to papier. No i właśnie wtedy Breżniew. Breżniew miał 70 lat. Umarł w 82 roku, no to miał wtedy 76, tak? Także to w tym czasie już właśnie pomiędzy Radomiem a Solidarnością to Breżniew, wszyscy się śmieli, że on tam na sznurkach jest podtrzymywany. No i teraz Biden. Joe Biden w weekend wypierniczył się na ziemię, bo no, wygląda na to, że ci ludzie, którzy mu doradzają, w ogóle go nie opieprzyli, żeby wsiadł na dwukółkę. On się przewracał na schodkach do samolotu, ogólnie się potykał, także jeżeli ktokolwiek pozwoli mu na jeżdżenie rowerem, no to już naprawdę, no chyba, że on po prostu wrzeszczy tam na tych wszystkich i oni się jego boją, no ale to chyba tak nie jest, no bo oni ciągle mówią mu do słuchawki, co ma mówić. Także Breżniew to był staruszek, a teraz Biden jest w ogóle. Reagan, kiedy po drugiej kadencji, kiedy on już przestał być prezydentem, no to nie miał, prawie skończył 78 lat. Także był młodszy od Bidena, który wszedł w pierwszej kadencji do Białego Domu. A w tym czasie wszyscy komuniści, wszyscy demokraci krzyczeli, że Reagan, no to był za stary. No to już wszyscy normalni ludzie już w zasadzie od 2020 roku, nawet wcześniej, kiedy kandydatura Bidena się pojawiła, no to wszyscy się zastanawiali, na jak długo komunistom starczy cierpliwości, czy na jak długo pozwolą Bidenowi być prezydentem. No bo oni, komuniści, wybrali Bidena na kandydata tylko dlatego, że Bernie Sanders, kompletny komunista, milioner, on, Bernie Sanders, no to pojechał na swoje na podróż poślubną, no to on pojechał gdzie? Do Moskwy. Do Moskwy, tak jak każdy komunista w Ameryce propaguje komunizm. No ogólnie rzecz biorąc, połowa amerykańskiej partii demokratów, no to są socjaliści. To w Ameryce nie ma czegoś takiego jak koalicje, czyli wielopartyjność, czyli partia socjalistów amerykańskich jest pod skrzydłami demokratów, no i w zasadzie teraz przewodzi I to wszystko, dlatego wszystko upada. Biden, kiedy był kandydatem, no to on obiecywał, że będzie taki umiarkowany, że będzie po środku, nie za bardzo na lewo, no na prawo to nigdy, lewacy nigdy nie idą w kierunku konserwatyzmu, no ale nigdy nie był za tym wariactwem. Tak jak Bernie Sanders, no bo Bernie Sanders, no to on, Bernie Sanders, on na tyle jest walniętym komunistą, że on się wściekał i dziwił, że w Ameryce jest, że idzie się do sklepu i w sklepie jest 66 dezodorantów na półce. Dla niego, hardkorowego komunisty, no to jeden powinien dezodorant starczyć i 36, no to jest zgniły kapitalizm. No i właśnie do takiego zgniłego kapitalizmu
Bernie Sanders nienawidził, a socjalizm jedno dezodorantowy uwielbiał. No i teraz tak zaczyna być. W Ameryce zaczyna brakować nawet podpasek dla kobiet, nie wspominając o mleku dla dzieci. Zaczyna brakować Coca-Coli w Ameryce. No też paranoja. Paranoja jest taka, że w Ameryce zaczyna brakować Coca-Coli, bo Coca-Cola jest produkowana w Chinach. Amerykańska Coca-Cola sprzedawana w Ameryce nie jest produkowana w Ameryce, tylko w Chinach. No i te wszystkie przestoje, przepływy, statki i tak dalej wpływają na to. No wszystkiego brakuje. No półek nie ma pustych, no ale jest coraz gorzej. Inflacja galopująca, 9% rocznie. No jakby policzyć według danych sprzed 30 lat, no to w Ameryce jest inflacja około 17%. No bo amerykańska inflacja nie liczy cen żywności, nie liczy cen energii. Także jeżeli ktoś płaci za prąd, to nie jest liczone. Kiedy płaci za benzynę, to nie jest liczone. Kiedy płaci dwa razy więcej w sklepie spożywczym, to nie jest liczone. Teraz komuniści amerykańscy już zaczynają powoli wspominać, że Biden to musi spakować swoje walizki. No i w zasadzie musi opuścić Biały Dom. No większość normalnych to wiedziała, że tak się stanie. Demokraci zaprzeczali, krzyczeli, że nie. No kto zaczął tą w zasadzie puszczanie tej farby? New York Times. New York Times miał artykuł, że parę tych mądrych głów, tych lewaków zaczynają mówić, że Biden jest najstarszym z prezydentów, którzy są w zasadzie w urzędzie, że ma 79 lat, będzie miał 82, kiedy skończy pierwszą kadencję. No i że on już tak nie brzmi, że nie brzmi tak, jak powinien brzmieć, no, że brzmi nawet gorzej niż ten jego wiek. No i teraz cały ten chór komunistów, socjalistów zaczyna śpiewać, że Joe Biden nie powinien startować do 2024 kandydatury. No kto tam będzie startował, no to jest inna sprawa, ale na razie Bidena trzeba wycofać na z góry upatrzone pozycje. No czy Biden to tak znienacka pokazuje ten dramatyczny spadek w mobilności, w rozmowie, w kontaktowaniu się z ludźmi? No raczej nie. Psychicznie to wszystko on się spowalnia. To widać było nawet w czasie tej kandydatury w 2019 roku. To jest w południowej Karolinie, kiedy to wszystko tam się w zasadzie rozstrzygało, no to wystawili Bidena, no bo jeżeli Bidena by nie wystawili, no to by tego komunistę Bernie Sandersa wystawili, no a wtedy Donald Trump by wygrał drugą kadencję i by się wszystko skończyło. No cała ta kampania Bidena, no to co? To on siedział w piwnicy, w tym swoim stanie Delaware. Oskarżali tą pandemię, że to jest w ten sposób. No a kiedy ludzie się pytali, czy Biden jest zdolny startować i być prezydentem w takim wieku, no to nie było to puszczane, no bo to było kompletne tabu. To było jedno wielkie oszukaństwo, jeden wielki przekręt tysiąclecia w Ameryce. Reagan w 1980 roku miał 69 lat. No i właśnie tak jak wspominałem, wszyscy na niego krzyczeli. No on startował przeciwko sporo młodszemu, no to Reagan powiedział, że w zasadzie to młodość nie ma doświadczenia w 1984 roku. No i w ten sposób jakoś tak tą drugą kadencję z
został wybrany. No ale był młodszy. Był młodszy, kiedy opuścił po 8 latach od Bidena, który zaczął kadencję. Także jeżeli by dostał się, zostałby wybrany na drugą kadencję, co jest w zasadzie niemożliwe, Biden miałby 86 lat. Także 86 lat, no to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. I badania opinii publicznej wszyscy zaczynają pokazywać, że prezydent kompletnie jest niepopularny. Nawet jedna trzecia wszyscy republikanie, no praktycznie 95% republikanów nie popiera Bidena. Nie wiem z jakiego powodu 5% republikanów popiera. 3/4 niezależnych nie popiera Bidena. 1/3 demokratów nie popiera Bidena. Także ten człowiek w zasadzie nie ma żadnych szans. Teraz są wybory międzyprezydenckie 2022. Także to też będzie jedna wielka jatka polityczna. No i wszyscy uciekają. Teraz wszyscy uciekają od Bidena. No, Clintonowa powiedziała, że nie, że ona nie będzie startowała. Słusznie zresztą. Jest kogo wybiorą. No, taki jest Major Pete Buttigieg. No to jest, on ma męża, ma dziecko w zasadzie z jajeczka od lesbijki, nie wiem, czy ze spermy właśnie tego męża, czy właśnie jego, no to on teoretycznie może być kandydatem, no ale to w Ameryce raczej nie przejdzie, no szczególnie teraz, kiedy wszystkie te organizacje sportowe wzięły się za sytuację transwestytów, no i w zasadzie wszystkie organizacje transwestytów, no to mówią to, co wszyscy normalni mówili już od jakiegoś czasu, że musi być specjalna klasa dla taka otwarta klasa, czyli będą mogli startować mężczyźni, kobiety i transwestyci. No oczywiście nikt tam nie będzie startował, dlatego że cała ta sytuacja z tym pływakiem, no to się wzięła z tego, że on w wieku 19 lat zajmował 10-15 miejsce i zdecydował się, że udając kobietę, no bo on sobie nie amputował, ptaka nie amputował, bierze tam jakieś hormony, no ale to w sumie nie pomaga. Także ludzie w Ameryce akceptują wszystkich tych homoseksualistów i wszelakiej racji ludzi, którzy tam zachowują się trochę inaczej niż pozostałe tam 95% społeczeństwa, no ale wybrać go nie biorą. Biden jest uparty, i teraz jak będą chcieli go wypchać z tej polityki, no to on nie wiadomo, czy on będzie chciał oddać te kluczyki do samochodu, no i przypuszczalnie nie będzie oddawał kluczyków, także to może być niezła awantura. Zastępca prezydenta, czyli Kamala Harris, no to ona w mgnieniu oka chciałaby kandydować się na prezydenturę, no ale to jest też taka kreatura z Kalifornii, z komunistycznej Kalifornii. Ona została prokuratorką przez to, że rozkładała nogi burmistrzowi San Francisco. No ogólnie rzecz biorąc, jak się poczyta jej biografię, no to jest jedna wielka makabra. No tyle tylko, że jest wyszczekana, jest kobietą, deklaruje się, że jest czarna, no w sumie to matka to jest hinduską, a ojciec chyba z Jamajki, obydwoje dobrze wykształceni, lewicowi, no matka to w sumie komunistka też komunistka z Indii, no i tak właśnie Kamala Harris, ona została wrzucona na
piedestały na wysokość. Ona nie ma szansy. Ona nie ma szansy. Także nic nie w zasadzie w czasie tej wiceprezydentury nie zrobiła. Została wzięta tylko dlatego, żeby partia komunistów uzyskała tam następne jakieś 3, 5 czy 10%. No bo niestety w Ameryce wszyscy zaczęli głosować już po linii plemiennej, tak, także że jest plemię komunistów, no i tam się nie kwestionuje. Demokraci wiedzą o tym, że to wszystko się rozsypuje. Także teraz w popłochu starają się zrobić jakiś nowy plan. No jest nadzieja, że nowym planem nie jest to, żeby liczyć jakoś podwójnie czy potrójnie. I to jest cena. To jest cena za nominację Bidena bez sprawdzenia tego, jaka będzie przyszłość. No bo teraz po wynikach w 2022, w sumie już za 5 miesięcy, no to Partia Demokratów się rozpadnie. Tam wszystko ta biała górka tych staruszków, Pelosi, Schumer, wszyscy ci biali komuniści to zostaną wyrzuceni na pysk. Nie wiadomo, co będzie z tym ekstremalną Aleksandrą Ocasio-Cortez. Myślę, że też tam troszeczkę przytemperują tych socjalistów ekstremalnych, komunistów poziomu Castro czy Mao Tse-tunga, że Partia Demokratów jakoś się oczyści. Oczyści się z tych białych staruszków, wariatów komunistów, no i oczyści się z tej ekstremalnej grupy młodych komunistów i powróci jakoś do środka. Powróci jakoś do centrum, powróci po sens do głowy, no bo w zasadzie teraz brązowi na potęgę uciekają w kierunku konserwatyzmu. Spora ilość czarnych ucieka w kierunku konserwatyzmu. Żółci uciekają w kierunku konserwatyzmu, no bo wszyscy się orientują, że Partia Demokratów została ukradziona. Ciekawe jest, że czarni kupują na potęgę broń, szczególnie czarne kobiety kupują na potęgę broń, co jest też straszne, no bo w tych biednych dzielnicach komuniści doprowadzili do tego, że ludzie muszą się sami zbroić, no bo jest te rozdawnictwo i ten brak pchania w kierunku pracy doprowadziło do tego, że ludzie po prostu zamieniają się sami w swoich szeryfów. Ktoś się zapytał, jak będą głosować analfabeci w Ameryce. No to ja powiedziałem, że w zasadzie w Ameryce stworzono dwa takie znaczki, dwa takie loga. No jest ryba, czyli ryba to się głosuje na socjalistów, no i jest wędka, czyli głosuje się dla konserwatystów. No niestety dzisiejsi demokraci, dzisiejsi socjaliści, no to oni rozdają tą rybę, rozdają tą kiełbasę tylko po to, żeby być wybieranym do żłoba, do polityki, a nigdy nie patrzą od strony wędki, żeby ktoś zarobił, żeby ktoś złowił, żeby mniej płacił podatków. To nie wchodzi w grę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. No widzicie co to się dzieje. Bidena wybrali, staruszka. To jest pociągany za sznurki. Wywala się na rowerze, opowiada głupoty, nie da rady. Zobaczymy, czy dadzą radę go wyciągnąć końmi z tego białego domu, no albo czy oświadczą, że po prostu zmarł śmiercią naturalną. Wszystko jest możliwe. Bierut pojechał do Moskwy, no to wrócił w wiesiące, czyli w trumnie.
przekaz komunistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, kogo sobie wybraliście. Czyli człowieka, który zrujnował Amerykę, jest nadzieja, że nie będzie recesji. No, ale to tylko można się modlić, że coś się zmieni w listopadzie i coś się zmieni w 2024 roku. Zdrowia!